Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Drakensang. Moi drodzy, wychodzimy tym razem już z głębi Glorduru. I to, co mogę wam powiedzieć, to nie będę tęsknić. Na pewno nie będę tęsknić. Strasznie duża lokacja. I przede wszystkim bardzo nudna. Tak, myślałem, spodziewałem się czegoś zdecydowanie lepszego, a niestety, ale otrzymaliśmy, no, niezłe przynudzanie. Mnóstwo takich samych korytarzy, wręcz trzy piętra, z totalnie nijakimi przeciwnikami, czymś, co przypominało, nie wiem, z dziadka z Gretka. To nie jest coś, co mi się akurat bardzo podobało. Raczej bym wolał, żeby to była jakaś namiastka drołów, bądź czegokolwiek innego, co by faktycznie budziło grozę w walce przeciwko krasnoludom. Natomiast ta rasa, no dobra, jakaś tam bardzo wyspecjalizowana tech magiczna rasa, która pokurczów, które miały wielki umysł, wielką siłę umysłu, żeby kontrolować przedziwne kamienie, którymi służyły zarówno do ataku, jak i do konstrukcji, po prostu jakichś dziwnych konstruktów. Nie wiem, no takie strasznie abstrakcyjne. Wręcz bym powiedział, że trochę mi na myśl przychodzi tutaj jakaś twórczość Lovecraftowa, jak patrzyłem na to, co się tutaj działo. Natomiast, no zobaczymy, co się będzie działo natomiast dalej po powrocie, bo zdobyliśmy adamantowe serce zdobyliśmy w ogóle? Nie zdobyliśmy adamantowego serca, nadal. Mamy, słuchajcie, tylko ten hełm ognia. Więc dalej moje zadanie jakby nie jest zrealizowane. O, czy ja mogę sobie już dodać siłę? Nie. Tutaj pójdziemy w siłę, moi drodzy. Tu jeszcze nie można. 280, czy... O, przepraszam, to można. Topory dwuręczne buławy bierzemy. I u pani jeszcze też w statystykach na razie cisza. Dobra, przechodzimy w takim razie przez portal i zobaczmy, co na nas czeka. Na pewno też opuści lokację głębie Glorduru. Portal nie będzie możliwy. No wszystko zrobiliśmy, więc tak. Cudownie. Dobra. Powiadommy Solorata. Wyznawca Lugosza, to za wariactwo! Kiedy się tu nie było, król Drax Rardosz całkowicie oszalał, a wraz z nim wielu innych krasnoludów zaatakowali swoich braci. No, jak na Edhrę, co się mogło stać? Gdyby tylko wiedział, tak, jakby morderczy szał naszych wrogów przeniósł się na ich duszę. Xolograx pragnie odkryć przyczynę tej katastrofy. Prosi cię o spotkanie przed salą tronową. Zaprowadzę cię do niego. Tak, chodźmy. Okej, coś się złego w takim razie wydarzyło w Królestwie Krasnoludzkim. To jest już pewnego rodzaju ciekawsze. Okej, ale ja chcę jeszcze kupców zaliczyć. Angrosz odpowiedział na nasze moduły. Jesteś. Sytuacja jest tragiczna. Król i jego ludzie walczą z tymi, którzy jeszcze nie oszaleli. Udało ci się odkryć, czemu król Ambrobolosz tak dziwnie się zachowuje? Karopshan Hortietiman Angroshim. Jego humory zaczęły się, gdy książę Arom przybył z tobą do Murlosz. Obawiam się, że za tym wszystkim stoi smoczy karbunkuł. Kamień duszy? Ale jak? Wedle twojej opowieści smok był dzikim, zepsutym stworzeniem. A teraz król Ambrobolosz nosi w koronie smoczy karbunkuł. Co więcej, klątwa dotknęła tylko tych, którzy długo przebywali z królem w sali tronowej. No i kamieniem duszy. Cóż za zdrada. Myślisz, że usunięcie karbunkuł... Jezus Maria, to strasznie trudne nazwy wymyślali. Cofnie klątwę? Módlmy się, by tak było. Razem z księciem Aromem zamknęliśmy króla i jego straż w sali tronowej. Ich zachowanie było wstrząsające. Pilnują ich się książę i jego smokobójcy. Wpuszczą cię. Musisz zmęczyć króla Ambrobolosza walką, aż uda ci się wybić klejnot z jego korony. Ilu krasnoludzkich wojowników towarzyszy królowi w sali tronowej? Pewnie więcej niż tuzin. Ale pewności nie mam. Przygotuj się na zaciekłą walkę. Co mam zrobić z klejnotem? Nie dotykaj go, bo padniesz jego ofiarą. Jak król... Poczekaj na mnie.
Czy na pewno mam zaatakować, może nawet zabić krasnoludy? Czy na pewno mam zaatakować, może nawet zabić krasnoludy w sali tronowej? Bo myślę, że nie mamy wyboru. Na Angrosza. Obyśmy tylko mogli uratować im życie, gdy będzie już po bitwie. Któż wie, ile jeszcze zginie, jeśli teraz się zawahamy. Gorcz, coś tam. No dobrze. Teraz albo nigdy. Fantastycznie. I mamy kolejne punkty, więc jestem w stanie, słuchać, tutaj wyuczyć się siły na jeszcze wyższy poziom. Bardzo ładnie. No i będziemy zbierać siłę do 21. To sobie akceptujemy. Ty masz 300. Ja ci dam w żyćku. Natomiast fajnie by było budowy trochę załapać. I moja droga. Jak tam twoja magia? No myślę, że słuchajcie, pójdziemy do 40 w życiu. I tak jak mówię, jeszcze... O, proszę. A tutaj królestwo działa jak nigdy nic. Jest bardzo fajnie. Ja wiem, że prawie osiągnęliśmy. Skarbnik. Ja bym chciał pogadać... Czekajcie. Jarosz, czy mogę się służyć? Ten hełm był w jaskiniach pod miastem. Chcę go oddać potomkom właściciela. Hełm? Pokaż mi go. Niesamowite. Ten hełm należał do Rumbarta, syna Ragimora, jednego z moich prawujów. Nasza rodzina nigdy nie dowiedziała się, co się z nim stało. Hełm był zamurowanym przejściem. Najwyraźniej Rumbard zdołał dostać się do odciętej części jaskiń. Prawdopodobnie padł ofiarą panoszących się tam nieumarłych grolmów. To prawdziwe szczęście, że udało się go znaleźć. My, Angrushim, przywiązujemy olbrzymią wagę do pamięci przodków. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, co się stało Rumbartowi i nie mogliśmy ozdobić jego nagrobka odpowiednim napisem. Teraz wiemy, jak dokonał żywota. Dziękuję ci. Weź tę drobną sumę jako dowód naszej wdzięczności. Czy mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić? Nie, dziękuję. Świetnie. Przez przypadek, słuchajcie, trafiłem na rozwiązanie akurat tego zadania i dostaliśmy 50 punktów doświadczenia, dzięki czemu... Gladys powinna móc awansować jeszcze jeden punkcik. Nie, a maksymalny zdrowie masz. No to idziesz w... Też maksimum? Słuchajcie, za chwilę nie będę miał co pakować. Żyćku. A tutaj zbieramy na siłę. Jak najbardziej. Dobra, mój drogi Folgrimie, to mnie interesowało bardziej. Weź młotek. I zobacz, czego ci tak naprawdę brakuje, żeby wykuć... O, nie to. To. Instrukcja wykonania w... Nie. Szabli żmija. Szabli żmija potrzebuje kawałki skóry, 4 sztuki, moi drodzy. Czy ty masz coś ciekawego? Kawałki skóry masz dużo. Wiecie co, kupię wszystkie. Przy okazji, czy część rzeczy mogę ci sprzedać? Na przykład znoszony płaszcz, to zostanie jeszcze. Dech noc. No słuchajcie, to sobie muszę zobaczyć, bo to jest miecz jednoręczny. To jest dwuręczny miecz, to mnie nie będzie interesowało. Szable sprzedajemy. Sztylet, fajka. To zostaje oczywiście. I spróbujmy tą szablę wykuć. Dobra. Instrukcja wykonania szabli żmija. Szabla żmija to sprawa na, poziomie mistrza. Ta instrukcja powie mistrzowi kowali, w jaki sposób można ją wykonać. Słuchajcie, i zanim to zrobię, robię save'a, bo boję się, że coś popsuję. Szabla jest. Wszystko jest. Jak najbardziej. Stworzona jedna szabla. Pięknie. Jeszcze chciałbym się dowiedzieć. Jeszcze zobaczmy tą szablę dla ciebie.
No, jest są lepsze obrażenia i no, fajnie wygląda. Przeczytajmy sobie o niej. Wiekowa szabla stworzona z ostrych niczym brzytwa zębów Jabhgura. Super, ale czy mam jeszcze... Bo ja mi się wydaje, że ja zużyłem właśnie ten ząb. Odłamany smoczy ząb mam jeszcze jeden. Ten dech nocy bym chciał zobaczyć u ciebie. No nie, obrażenie raczej małe. To też będzie na sprzedaż. I przede wszystkim... Kto tu miał być łuczarzem? Ty miałeś być łuczarzem. Znaczy ty, Fulgrim. Ale ja ci nie wykonam tego łuku, mi się wydaje. Na którym poziomie musiał być łuczarz? Minimalna biegłość w umiejętności 16, no właśnie. Kamienny dąb, smocze ścięgna. Ty masz jedno smocze ścięgno. Klej do drewna byłby mi potrzebny. Wszystko mam. I 16 punktów umiejętności by trzeba było tutaj zebrać. Słuchajcie, no to jest do zrobienia, prawda? Do ogarnięcia. Słyszę, piszą SMS-y. Co tam? No dobra, to by było w takim razie wszystko. Minimalnie, słuchajcie, polepszyliśmy tutaj... Chociaż dziwnie ta szabla wygląda. No dobrze, no mamy jakąś taką lepszą szablę. Plus sprzedaż jeszcze komponentów. Czaszka cyklopa. Czy to do czegoś jest potrzebne w ogóle? Tego też do niczego nie widziałem, żeby było, można było użyć. A, właśnie, słuchajcie, strzały trzeba kupić. Dobra, dechnoc sprzedajemy. Rozpruwacza, śród. Wodę siarkową jeszcze zostawię. Klejnoty, złota folia. Również ta kusza. No i pierścień zwinności też pójdzie na sprzedaż. Patrzę na ten młot smokobójcy. Sprzeda strzały. Zbrojmistrz albo kupiec? Ty masz strzałę. Czy masz coś lepszego? Bo smoczy kieł jest generalnie... Jeśli zawierzyć legendą, pierwszy sztylet... A to jest sztylet! No a to nie. Może mieczor. O tym mamy ten młot pogromców. Koniec zdecydowanie gorszy od tego, co chociaż ma Fulgrim. Bo Fulgrim ma, zobaczcie, 2 kasz plus 6, nie? Są dwie kości, rzut dwoma kośćmi, jednym słowem.
Dobra, jak nie ma żadnych specjalnych strzał, to ja poproszę. Na razie za 4 staki. Świetnie. I chyba możemy się cofnąć do ewentualnego właśnie zadania, gdzie musimy uratować króla. Na chwileczkę. Proszę. Jak zwykle, słuchajcie, Nohal mi doskwiera. Komnaty Aldesi. Czekaj, ale co ja mam w komnatach Aldesi, że on chce, żebyśmy tam poszli? Nie no. Facet wyraźnie powiedział, że zamknęli go w sali tronowej. Porozmawiałem jeszcze z Aromem, zanim tam wejdziemy. Draka, co za ślamazara! Książę Aromie, jak wygląda sytuacja? Cień padł na murloż, gdzie cię nie było. Masz drasa. Mój ojciec chyba postradał zmysły. Wpadł w szał i musieliśmy zamknąć go w sali tronowej. Pilnują go moi smokobójcy i jak dotąd udało mi się zachować w tajemnicy tę straszną wieść. Mistrz Xolograx już mi o wszystkim opowiedział. Nie martw się, postaram się przywrócić mu rozum. Tym oto toporem! Rozrąbię go na pół. Wtedy sprawdzimy, co się zepsuło w środku. Przecież pocieszy nas twoja pewność siebie. Idź, strażnicy cię przepuszczą. Tymczasem pomodlę się do Angrosza, by nas wszystkich oszczędził. Książę Aromie, czy pomożesz mi w walce z królem Ambroboloszem? Nie, nie mogę podnieść ręki na ojca i na króla. Błagam, nie wymagaj tego ode mnie. Cieszę się, że weźmiesz na siebie ten przykry obowiązek. Sam nigdy nie dałbym rady tego zrobić. Tak, rozumiem. Nie martw się, wkrótce wrócę z dobrymi wieściami. No dobrze. Czyli co, idziemy się bawić, moi drodzy. Tak, zamknęli, że drzwi są otwarte. Proszę was. O właśnie, buffy. Może od razu doppelgangera rzuci. Świetnie, safe jest. I moi drodzy, safe 105. Ruszamy. Ale nie jako ty. Niech Angrosz będzie stał w hangu żelaznym. Drzwi się są zaryglowane, ale z holu dochodzą niepokojące dźwięki. Dotąd udawało nam się zachować to w tajemnicy, ale to coraz trudniejsze. Możesz mi pomóc walczyć? Nie, Angrosz żelazny. Sam pomysł, by zaatakować własnego króla, nie mieści nam się w głowie. Nawet jeśli jego to wpływ złego demona. Myślę, że mówię w imieniu nas wszystkich. Jestem wdzięczny, że możesz nas wyręczyć w tym zadaniu. To zaszczyt. Nie obawiaj się. Rozwiążę dla was ten problem. Zamknę tą drzwi i nie otworzę, póki nie wykonasz zadanie. Chcesz teraz wejść? Tak. Otwórz drzwi. Dobra, bierzemy się, słuchajcie, za niego. Mamy buffy na sobie, wszystko mamy. Okej. To co, lecimy z koksem na nich od razu. My sobie ich tutaj... Może zawalczymy. Faktycznie na razie. Każdy ma wziąć swojego. Finta. Cios trzy burzy. Dobra, dwóch padło. Nie no, bardzo ładnie padają. Good
Żaden krasnolud mnie nie zatrzyma. Dawać mi tego króla. Jakbym miał kulę ognia, słuchajcie, to bym od razu się rzucił na jednego, natychmiast. A może ty będziesz mi pulować kolejnych? Brać ich! Nie oszczędzimy nikogo ze zdrajców. Nawet jeżeli są opętani. Drink blood, my sword. Attack. Ale Ruz zaczęła zadawać piękne obrażenia za pomocą tej szpady. A, teraz wy. Idźcie tutaj. Jeszcze nie pulujemy króla, on może być dość mocny. Lekkie leczenie. Brak amunicji przy okazji. Już działamy. Na razie zużyj sobie tą. No i tak, przy okazji. Mini save. Plus zaatakujmy króla. Chyba leży. Słuchajcie, może go nie zabije. Może. O, szybko poszło. Yes, odpadła mu głowa. I teraz Fulgrim nie trafił i w oko. Wiedziałem, że trafił w oko. Co się stało? Czyż uczyniłem... Cóż uczyniłem? Karbankul, krew, chyba oszalałem. Wasza wysokość opętał... Opętał demon. Waszą wysokość opętał demon zamknięty w tym karbankul kule. Ale teraz już po wszystkim. Kamień został rozbity na drobne kawałki. To był diablo. No tak, pamiętam. Zły duch w kamieniu. Na początku nie zdawałem sobie sprawy, że miesza mi zmysły. Potem zamienił mnie w marionetkę. Co za hańba. Kaangrosz, Garysz, Chmoks. Naśmiewał się ze mnie, gdy patrzyłem, jak zatruwa mój lud swą zdradą. W głowie widziałem dziwne obrazy. Stwór ów wyjawił mi, że smoczy kultyści spotkali się w ruinach zamku i przyzwali go do karbonkułu, młodego smoka. Czując demona wewnętrzną swojej głowy, smok wpadł w straszny szał. Lecz demon tylko śmiał się z jego męki. Wiedział, że prędzej czy później nasi smokobójcy przyjdą, by zabić Ilnorma. A ja byłem tak głupi, że osadziłem kamień w swojej koronie. To był plan uknuty przez naszych wrogów. Demon miał zgubić Murlosz. Ponownie dzięki za pomoc, Hangrun Żelazny. Zawsze znajdziesz tu gościnę i szacunek. Pójdź do skarbnika, a otrzymasz kolejną nagrodę. Pięknie. Jesteś bardzo hojny, król Amroboloszu. Dziękuję ci też za twe słowa. A więc masz już hełm ognia. Teraz możesz dokończyć tworzenie twojego przedmiotu. Będzie ci im dobrze służyć. Czy masz jakieś inne życzenia?
Moim celem jest zbadanie jaskiń pod Murlosz i odzyskanie starożytnego skarbu, który poszukują również smoczy kultyści, adamantowe serce. Ten, kto nosi tę potężną zbroję, może przejść bez szwanku przez ognisty wodospad Algormosza i wejść do starożytnych jaskiń. Moim pragnieniem jest je odwiedzić. Świetnie. What the fuck? Otrzymano przedmiot związany z zadaniem, buty płytowe ognia i jeszcze pancerz. Kiedy byłem pod panowaniem tej demonicznej istoty, odmówiłem twej prośbie zwiedzenie jaskiń. Teraz, kiedy uratowałeś mnie z jej szponów, z przyjemnością wyrażam zgodę. Znajdź to, czego poszukują kultyści. Xolograksie, co wiemy o tym ognistym wodospadzie? Królu, przejrzałem wszystkie zdradzieckie notatki Aldesi i dokonałem kilku ciekawych i przydatnych odkryć. Platforma teleportacyjna, którą odkryła, jest połączona z kilkoma lokacjami. Teleporter jest zasilany przez te obsydianowe dyski, które podczas procesu teleportacji ulegają zniszczeniu. Cierpliwości, przyjaciele. Gdy znaleźliśmy obsydianowy dysk, miałem dziwne uczucie, że gdzieś już coś takiego widziałem. Wygląda na to, że nasi ludzie odkryli podobny obiekt podczas wykopalisk wiele lat temu. Wziąłem dyski i użyłem ich do otwarcia innego portalu. Przeszedłeś przez portal? Co jest po drugiej stronie? To inny portal niż ten, z którego ty korzystasz. Bije z niego intensywne ciepło i sądzę, że jest jakoś powiązany z ognistym wodospadem, przez który chcesz przejść. Im więcej czasu spędzam na studiowaniu starożytnych zapisków, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, iż odnoszę się one właśnie do tego portalu, a nie do prawdziwego ognistego wodospadu Algormosza. Myślisz, że mogę użyć tego portalu, by dostać się do komnaty Aldesi za ognistym wodospadem? Tak, tak sądzę. A w zasadzie jestem pewien, że możesz. Portal jest powiązany z ognistym wodospadem i bije z niego intensywny żar, zdolny do podpalenia żywej istoty, która przejdzie zbyt blisko. Ale ty będziesz mógł przejść bezpiecznie, jeśli włożysz zbroję ognia. Jestem tego pewien. Zbroja ognia jest kluczem do tej zagadki. To wszystko ma sens. Wyrocznia Heshinde skierowała mnie na tę wyprawę i dała wszystkie wskazówki, żeby podołać wyzwaniu. Zaiste. Ta ścieżka to twoje przeznaczenie, a zwycięstwo cię oczekuje. Nie mam czasu do stracenia. Dziękuję za wszystko. No i świetnie. Moi drodzy, zróbmy oczywiście save'a, mimo autosave'a. I co żeśmy tu dostali? Mamy. Wow, dobra. Zmieniło mi się na zbroję. Oho. Czyli jako jeden przedmiot jest to teraz. Skompletowane. Dobrze, fajnie, podoba mi się to. To mogę wyrzucić. To tak samo. Nogawice kolcze tak samo mogę wywalić. Bo wy macie nogawice kolcze. Dokładnie. Złoto mi już nie będzie raczej potrzebne. To idzie jeszcze tutaj do siarkowe. 6 sztuk połączymy. Dobra, każdy ma też dużo mikstur, więc to będzie w zasadzie, myślę, że szybka przebieżka. Wiecie co, skoro on ma bardzo dobrą odporność teraz na pancerz ognia, jaśnieje w swojej lśniącej chwale. Świetnie, i mamy bardzo dużo punktów. Współczynnik pancerza, hełm ognia, odporność na obalenie, dodatkowa siła, budowa, zręczność, zwinność, odwaga. Bardzo fajnie. Słuchajcie, powinniśmy mieć 13... Nie, to na tej postaci. Łuczarz 16 to powinno być. Umiejętność. I powinno mi to. Goddammit, naprawdę! Kuźwa. Listen up, everyone. That's me. No nie wiem, czy będę mógł to zrobić w takim razie. Chyba, że znajdę tutaj cieśle, który mógłby mi, słuchajcie, sprzedać przedmiot taki jak młotek kowalski. Bo pamiętam, że coś takiego było do kupienia. Jak najbardziej. Czy chcesz wyjść z sali tronowej, Hangu Żelazny? Tak, wypuść mnie.
pogadamy ze skarbnikiem, weźmiemy kolejny skarb. To chyba będą, nie wiem, co będą jakieś nowe skarby, czy to samo, co wtedy mieliśmy do wyboru. Jeżeli to samo, to się zastanawiam... O, laboratorium przy okazji. Może uda się zrobić kilka jeszcze fantów. Potrzebny mi właśnie ława cieśli. Ale jeżeli będzie przedmiot do wykonania i do bonusów wykonywania rzeczy, to go kupimy. Dobra, czy coś tu mogę wykonać? Nie, brakuje mi wieloziele, brakuje mi bardzo dużo rzeczy, to nic nie mogę wykonać. A co jeszcze? Do skarbnika. Myślę, że na końcu zrobimy sobie jeszcze też rozdanie tej nagrody i na tym skończymy odcinek. Garoszem, przyjacielu Murlosz, noś król na znak wdzięczności obiecał ci cenny artefakt ze swojej zbrojowni. Rzeknij, czego ci potrzeba. A, szata pomniejszania zmysłów i odbije ich ataki. Pierścień siły tytanów. Słuchajcie, chcę zobaczyć tą szatę. Ta szata będzie dla ciebie. Bo ty masz szatę, która daje ci... Szata o sile astralnej, ale co ona daje? Aha, podwajająca astralną regenerację właściciela. A co to daje? Wartość tak przeciwnika minus 4. Lepsza zbroja dla niej by była. Ale czy to mi tak dużo da? Nie, w zasadzie nie da mi nic. Nie chcę save'ować, prawie nacisnąłem save. Szybki zapis. Jeszcze raz wczytamy. Mamy tam też ten topór chyba do wzięcia, jednoręczny. Mamy do wzięcia pierścień plus 4 do siły. Próbujmy jeszcze ten topór. No właśnie, jak to wygląda teraz atak? Wartość parowania 19-21. Wartość ataku 29. Obrażenia minimalnie większe. Efekt 5% szansa na zadanie głębokiej rany. To byłbym wtedy magiczny. O tak, tu mamy 10 do zdrowia. Tu mamy zwinność, zręczność. Tu mamy maksymalne zdrowie plus 10. I mamy zręczność plus 1. Się zastanawiam, czy nie lepiej wziąć pierścień siły i dać mu siłę, żeby on miał teraz siłę 25. Sorry, jeszcze to zobaczę. Czy wziąć ten toporek i mieć już dobrą broń dla naszej głównej postaci. Bo później, jeżeli znajdziemy coś innego, to wymienimy, prawda? To, że znajdę pierścień, jest raczej mało prawdopodobne. Właśnie, pierścień daje... A, 3 do siły daje. Tak. No i teraz tak. Wartość ataku wzrosła o 1. Przede wszystkim weźmy to tak. Wartość uniku wzrosła o 1. Parowanie o 1. I punkty trafień to jest 2K plus 9 plus 11, moi drodzy, teraz. Chyba ten pierścień będzie lepszym wyborem. No bo tu mi się nic nie zmieni tak naprawdę. Nawet wartość parowania mi trochę spadnie. Z tak minimalnie 5% szans też na zadanie rany jest bardzo mało. Chyba, że to są inne przeliczniki. Wiesz, że 5% tutaj jest ekstremalnie dużo. Ale wydaje mi się, że chyba lepszym wyborem będzie pozostanie przy tym pierścieniu. Innym wyborem jest też ta szata, prawda? No cóż. Ale wybiorę pierścień. Dobra, Fulgrim teraz z kolei, czekać, ile on ma? On ma aktualnie 24 i to jest 10-29. Rzućmy teraz na niego buff.
30, słuchajcie, 30 siły to jest 14, 15, 30 wartość ataku. Ho, 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 ho. Oj, tak. To jest coś, co chcę widzieć. Jeszcze zerknę na jedną, dosłownie ostatnią rzecz. Postaram się znaleźć... Tam jest ława cieści za chwilę. Na górze. Zobaczyć, czy ktoś, czy ktokolwiek ma przedmiot, słuchajcie, służący do pracy jako cieśla. Podobno to dzięki twojej bohaterskiej interwencji mur uniknęło gorszego losu. Zawsze mówiłem, że można na tobie polegać. Mamy szczęście, że jesteś z nami. Ja się na imię. Och, nie przedstawiłem się. Jestem Grandiola Vianrosha. Dla mnie zaszczyt. Okej. Okay. Zresztą minimalną rzecz, słuchajcie, mają do gadania. Minimalnej ilości. Tak, zbrojmistrz. Jeszcze chcę zobaczyć, czy ty jesteś w stanie mnie na przykład nauczyć... Czegokolwiek jeszcze? Nie zrobię tego, słuchajcie. Trudno. Sprzedaję te rzeczy. Nie, to będzie mi do końca potrzebne. Ewentualnie nie będę zbierać już nowych. No dobra. Przypuśćmy, że jeszcze zostawię. Ale odpuszczam robienie tego łuku. Nie ma sensu absolutnie i dodawanie też w tego łuczarza. Ja powinien teraz pójść. Tędy. Moi drodzy. W takim razie, tutaj podziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronite. Dzięki serdecznie wszystkim patronom i zapraszam do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału, a jest jeszcze Salina. Bardzo ci dziękuję. Prawdziwy przyjaciół poznaje się w biedzie. Jak ja ci się odwdzięczę? No wiesz, możemy pójść w ustronne miejsce, zrobić walor ze swoich oczu. To było dla mnie przyjemność. Cóż za skromność, ale ja chciałem ci się jakoś odwdzięczyć za twoją pomoc. Proszę, przyjmij ten pierścień na znak mojej wdzięczności. Dziękuję pani. Co teraz uczynisz? Nie wiem jeszcze. Chyba zostanę w Murloż, by otrząsnąć się ze złych wspomnień, zanim ruszę w dalszą drogę. Nie winię krasnoludów za to, co zrobiły, ale z pewnością nie mam ochoty tu więcej występować. Życzę powodzenia w podróży. Żegnaj, moja droga sztukmistrzyni. Co za pierścionek dostałem? O, maksymalne zdrowie, słuchajcie, jeszcze plus 10. Pięknie. To jest zwinność, zręczność. To raczej nie jest mi do niczego potrzebne, tak mi się wydaje. Podamy tobie. Bo to jakie masz pierścienie? Magia astralna. Zręczność plus 1, tak samo. Pierścień mędrka i damy ci... No to nie to, sorry. Damy ci drugie życie! 78 punktów zdrowia. O, to pięknie wygląda. I jakbym wrzucił jeszcze budowę, to dostaniesz plus 1. Ale wolę chyba wrzucić siłę mu. Dobra, tutaj 300. To też poproszę życie. Myślę, że tu też zainwestujemy już w HP. To jest max, max. Słuchajcie, no to... tu jest maksymalnie... Zobaczyć, czy któraś z tych umiejętności podnosi mi energię astralną.
co, możemy odwagę jej trochę podnieść do 14. Bazowo będzie to przynajmniej troszeczkę więcej takiej odporności magicznej. I schodzimy. Dobra, więc jeszcze raz do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, papa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.